18 czerwca burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Chmieć spotkał się w swoim gabinecie z trenerem klubu bokserskiego Galicja, Sewerynem Guziorem oraz zawodnikami Szymonem Kozińskim i Zuzanną Iskrzycką, aby wręczyć im nagrody za sukcesy sportowe i promowanie gminy w środowisku bokserskim na wojewódzkiej arenie. Zuzanna Iskrzycka otrzymała nagrodę finansową od burmistrza za zajęcie pierwszego miejsca w 19 Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w boksie oraz trzeciego miejsca w Międzynarodowym Pucharze Karpat. To dla niej ogromny sukces, tym bardziej, że swoją przygodę z tym sportem rozpoczęła nie tak dawno, bo zaledwie rok temu. Było to duże zaskoczenie na pewno dla mnie, ale dzięki trenerowi i dzięki wszystkim, którzy mnie wspierali, no, udało mi się to zrobić. Powiedz mi, dlaczego zdecydowałaś się właśnie uprawiać boks? Tak się przyjęło, że jednak jest to bardziej dyscyplina męska, ale to się zmienia. Jakoś mi się tak zauważyłam Galicję i mi się to spodobało. Stwierdziłam, że spróbuję nowego sportu. Wcześniej trenowałam siatkówkę, ale jakoś mi nie podeszło i skończyło się na boksie. Jakbyś mogła przekonać swoje rówieśniczki, rówieśników do tego, żeby jednak właśnie wybrali boks? No, jest to na pewno wymagający sport, ale bardzo piękny i można się wiele tam nauczyć. Zawodniczka klubu bokserskiego Galicja przyznaje, że sport, na który się zdecydowała, pomógł jej nabrać pewności siebie, a osiągnięty sukces motywuje ją do tego, aby trenować z jeszcze większą determinacją. Jest to dla mnie bardzo ważne, że właśnie gmina wspiera takich młodych zawodników, którzy osiągają jakieś sukcesy. Nagrodę burmistrza już po raz kolejny odebrał również Szymon Koziński. Tym razem jeden z najlepszych i najbardziej utytułowanych zawodników Galicji zdobył pierwsze miejsce w Międzynarodowym Pucharze Karpat oraz drugie na 19 Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego. Nowy sukces na koncie zachęca młodego pięściarza, aby walczyć o kolejne tytuły. Musimy dalej trenować nad siłą, teraz waga idzie do góry, no to musimy się bardziej zbudować fizycznie, żeby być w miarę na poziomie przeciwników siłowym, jak i szybkościowym w tej kategorii wagowej. Najbliższe zawody, w których wystartujesz? No to jeszcze nie jest takie określone. Szykuje się coś w Mielcu, taka większa gala. Nie tylko talent, umiejętności czy chęci sprawiają, że zawodnicy sędziszowskiego klubu bokserskiego sięgają po medale i osiągają sukcesy. Dużą rolę w tym wszystkim odgrywa trener Seweryn Guzior, który odebrał od włodarza miasta podziękowania i gratulacje. Trener przyznaje, że spotkania w sędziszowskim ratuszu i przyznawane nagrody są ważne i bardzo budujące dla zawodników. No jest to w pewnym stopniu wyróżnienie, wynagrodzenie tych ciężkich treningów dla tych młodych zawodników. I myślę, że taka motywacja, że w dobrym kierunku to idzie, że ten wysiłek przynosi jakieś rezultaty w postaci sportowej, jak i też materialnej. Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, gratulując zawodnikom, podkreślił, że dla miasta i gminy to ogromna chluba i duma mieć tak zdolnych i pracowitych młodych sportowców.